Hej wszystkim, dzisiaj zrobimy wspólnie mój makijaż, taka troszeczkę wersja letnia, dodam troszeczkę kolorowych cieni do powiek, ale zanim zacznę, chcę Wam coś pokazać. W poprzednim holu zakupowym pokazywałam Wam kroksy, ale nie mogłam pokazać dodatków, bo jeszcze do mnie nie dotarły, ale już mogę, tak prezentują się już przerobione kroksy. Tak stwierdziłam, że szybko pokażę Wam, jak teraz wygląda efekt końcowy. Bardzo słodko, mega kolorowo, wiosennie i już tak mniej szpitalnie. Łańcuszki, kwiatki. Jeszcze parę ozdób zostało mi w zapasie, ale na razie taki efekt mi się podoba. Dobra, a teraz wracamy do dzisiejszego tematu. Makijaż, wiosenny, letni makijaż. Ja w ogóle dopiero teraz w kamerze zobaczyłam, jak ja jestem opalona. Fajnie. No ale dobra, nieważne. Zaczynamy. No jak zwykle karetka. No ale teraz jeszcze nie przeszkadza. Trzeba wytrzeć w stanowisku pracy. Jest ok. Jestem ciekawa, gdzie jest w tym momencie fokus. Mam nadzieję, że na mnie. Całe wideo tak naprawdę teraz będę rozmawiała do lustra, czyli tak naprawdę rozmawiam sama ze sobą. Tak troszkę dziwnie, no ale ok. Już krem na twarzy mam nałożony. Pomadkę ochronną na usta. Tak samo pomadka z Neutrogeny. To będzie naprawdę nieskomplikowany makijaż. Dużo predyspozycji tutaj makijażowych nam nie potrzeba. Przechodzimy teraz do korektora. To jakiś tam z Essence, nieważne. Nakładam go na powieki. Jak mogliście już zauważyć, ja żadnych tam podkładów na twarz nie nakładam. Mi się podoba moja twarz, jak ona wygląda. Rozcieram go palcem, nie chce mi się iść po pędzelek. Mi nie przeszkadza, że jakieś tam niedoskonałości są widoczne, jakieś pory zaczerwienienia, raz jest lepiej, raz jest gorzej. Mi się ten efekt podoba, dlatego ja żadnych podkładów nie używam, a tym bardziej teraz, jak jestem tak ładnie opalona. Korektor roztarty bardzo profesjonalnie, palcami. Teraz przejdziemy do cieni. Paletka takich kolorowych cieni. Nie wiem teraz, czy pokazywać do kamery, czy do lustra. Mam nadzieję, że wszystko widzicie. Paletka kolorowych cieni. Ja wybieram dzisiaj tylko ten żółty. Nabieramy. I rozcieramy po prostu na powiece. Bez jakiegoś zbędnego tutaj planowania, co, gdzie, jak. Bez jakiejś większej dokładności. Staram się w jakiś tam sposób troszeczkę to tak rozblendować, żeby to tak ładnie, gładko przechodziło na tej powiece, a nie, że po prostu taka plama i nic więcej. Coś tam wytrzemy, coś tam dodamy. Po prostu chcę mieć jakiś ładny, wiosenny kolor na powiece. Ja uważam, że właśnie taki po prostu nałożony jeden cień też super mega fajnie wygląda. Dodamy potem tusz do rzęs, troszeczkę brokatu. I ten efekt naprawdę jest fajny. Po prostu taki roztarty, kolorowy cień na powiece. Czasami uda mi się go rozetrzeć ładniej, czasami troszkę mniej, ale wydaje mi się, że jak dojdzie tuż do rzęs, to on robi już dużą robotę. Ale zawsze jako tako to tam wygląda. No skomplikowane to nie jest, sami widzicie. No ale tak jak już parę razy mówiłam, ja profesjonalistką w makijażu nie jestem. Gotowe! Tak troszkę teraz widzę, wyjechałam tutaj na boki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak już wytuszuję rzęsy. Jeżeli dalej będzie tak troszeczkę tutaj dziwnie, tak troszeczkę tutaj wytrę. A jak będzie ok, to tak zostawię. Teraz przechodzimy do... Może w sumie pierwszy zrobię brwi. Żel do brwi z Got To Be. Wyczesujemy. Wracamy teraz dalej do oczu. Cień brokatowy taki w płynie. Z takim pędzelkiem, aplikatorem. Nakładam go tutaj w kąciku i tak kawałeczek przeciągam. Błysk nadany. Teraz pozostało mi wytuszować rzęsy. Tym razem mam jakiś tusz z Essence. Spróbuję teraz wytuszować sobie rzęsy. W sumie kiedyś tak już tuszowałam, ale zaprzestałam. I teraz przypomniało mi się, jak zobaczyłam takie wideo na TikToku, żeby wytuszować rzęsy, mając zamknięte oko. W sumie spróbuję teraz to zrobić. Ciekawa jestem, jaki będzie efekt. Mam nadzieję, że nie zepsuję makijażu, że jakoś mi się dziwnie nie posklejają te rzęsy.
Chociaż mówię, ja kojarzę, że już tak kiedyś rzęsy malowałam. Tuszujemy rzęsy. Pod koniec oko tak naprawdę otworzyłam, tak z przyzwyczajenia, czyli tego triku nie sprawdziłam. Następnym razem może teraz wytuszuję jednak te rzęsy normalnie, tak jak zazwyczaj to robię. Rzęsy wytuszowane, ostatni etap, błyszczyk. Ostatnio polubiłam się właśnie z błyszczykami. Odstawiłam pomadki na bok i świecące błyszczyki to jest to. Skończyłam. No i co? Efekt fajny. Makijaż skończony. Szybki, łatwy, moim zdaniem bardzo ładny. A makijaż prezentuje się tak. Zwykły, basicowy, nieskomplikowany makijaż, ale jednak z takim troszeczkę smaczkiem, bo ten cień na powiekach nie jest taki zwykły, beżowy, stonowany, kremowy, tylko właśnie inny, kolorowy, odważniejszy, wiosenny. I to właśnie robi moim zdaniem wszystko, że niby taki basicowy, ale fajny, inny, odważniejszy. Możecie dać znać, czy Wam też się taki look podoba. Mi bardzo. Mam nadzieję, że takie wideo Wam się podobało. Witamy się w kolejnym. Na pewno się przywitamy w kolejnym. Mam nadzieję, że takie wideo Wam się podobało. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się w następnym. Hej!